coś dla kogoś, kto naprawdę chce mieć dużo mocy. Jest taka M5. Z 2000 bodajże 8 roku. Ale bardzo ładna. Nie wiem, jak ktoś ma dużą pompę, to raczej to szanuje. Ona kosztuje 16 tysięcy euro. Ale auto kosmos. Taką już byś pojeździł, nie? To by był pogrzeb w przeciągu chwili chyba. Nie wiem, jak ty jeździsz, czy szalejesz, czy nie, ale... To już trzeba uważać, bo tu jest mocy, chłopie. Powoli byś jeździł. Tutaj taki mini jest, jakby ta dziewczyna chciała. To jest 20 rok. I ma mało przejechane. Bo ma 119 bodajże tysięcy. Tak, 119 tysięcy ma przejechane. 20 rok. Całości, to jest kurde. Czujniki parkowania ma na pewno tył. Klienta. Wyglądam taką BMW E90. Klient już był kiedyś z nami w Niemczech parę lat temu, kupował też. To jest Welsche Baujahr, diese BMW? 2009 rok. €6000 ona kosztuje. Jest naprawdę niedrogo. Naprawdę bardzo ładnie. No nie ma co prawda nawigacji. Na tym motorniku kierownica multifunkcyjna, czarna, ładna. Cała w oryginale, mierzymy ją czujnikiem. Problem jest taki, że klient by chciał 3-litrową, no a ta niestety 2-litrówka, nie? No ale nic, no wyślę mu. Niech zobaczy, spojrzy, no bo cena jest naprawdę bardzo dobra. Auto bardzo ładne, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu. Tu dla ciebie jest auto, tylko nie wiem ile kosztuje, zaraz się spytam. Takie jak szukasz. Dach. Mamy. Jaka asówka jest? 2014 rok. 2014 rok. 170 tylko ma najechane. Porównaj się to z tymi, co my kupowali ostatnio. Igła. Jedyne tu na zderzaku jest z tyłu, o taka wgniotka. I tyle.
ale kolor, lakier, wszystko, kurwa. I ona kosztuje, ile ona kosztuje? 12, tak? 12 tysięcy. I 2014 rok. To widzisz, jaka okazja. A tu jeszcze lepsza okazja, patrz. A3 w limuzynie. 2015 rok na ksenonie. I kosztuje, no, 11,5 tysiąca. Czekamy, tu u Aliego jest, czekamy na niego. I...